przypomnę, że jedną z satelitarnych dodatkowych atrakcji, które odbywały się podczas obchodów 30-lecia NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze, był pierwszy, zorganizowany po raz pierwszy turniej zakładowych drużyn piłkarskich. On sobie trwał, aż wreszcie się skończył i poznamy za chwilę zwycięzców tego pierwszego turnieju piłkarskiego. Dzień dobry, Janusz Okraza, członek Zarządu Regionu Mazowsze. Ja mam przyjemność ogłosić wyniki turnieju piłkarskiego. Mam nadzieję, że to był pierwszy i będą kolejne, jak tutaj był prowadzący powiedzieć. Dlatego chciałbym zaprosić do wręczenia nagrody drużynę, która zajęła czwarte miejsce. Komisję zakładował Radwar Warszawa. Zapraszam. Zapraszam drużynę, która zajęła trzecie miejsce, czyli Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Komisja Zakładowa. Gratulujemy, dziękuję za wspaniały udział w walkę sportową. Drugie miejsce zapraszam kapitana drużyny Komisji Międzyzakładowej Galeria Centrum Smyk. Pierwsze miejsce przygotowuje się zwycięzca tego turnieju, czyli Międzyzakładowa Komisja Związkowa Miejskich Zakładów Autobusowych i Tramwajów. Bardzo proszę, warszawski. Pierwsze miejsce zapraszam kapitana Komisji Międzyzakładowej MZA i TW. Ja wam powiem, że oni są dobrzy. Oni wczoraj byli cały dzień na festynie, a dzisiaj wspaniale wygrali. Gratuluję. Podwójne gratulacje. No cóż, 30-lecie to jakby nie było, można powiedzieć, urodziny, a przy urodzinach nie może zabraknąć tortu. Szanowni Państwo, drodzy goście urodzinowi NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze. Chcielibyśmy Państwa serdecznie powitać wspaniałym tortem przygotowanym i fundowanym przez Polfę Warszawa. Specjalnie z okazji dzisiejszych uroczystości, dzisiejszych obchodów. Oto ten tort, powitajmy tort, bo tort jest piękny i zapowiada się niezwykle smakowicie. Witam serdecznie jeszcze raz Państwa. Otrzymaliśmy ten wspaniały tort od Polfy Warszawa. To jest tort urodzinowy na 30-lecie NSZZ Solidarność, dlatego też sponsorowi serdecznie dziękujemy.
dostrzelić. 200 metrów? Około 200 metrów, tak, ale skuteczne strzały to były kilkadziesiąt metrów. Ja strzelam na 50 kroków z tych karabinów. Jestem w stanie w miarę dobry wynik wystrzelić. Około 70 punktów na tarczy strzelam, ale są mistrzowie, którzy zawodowo zajmują się strzelaniem z karabinków odprzodkowych, czarnoprochowych, bez przyrządów celowniczych, bo to są karabinki wojskowe bez przyrządów celowniczych, gładkolufowe. A ty nie strzelają po 90 parę punktów. Musisz się złapać za to tak, żeby tutaj oprzeć swoje ramię, że go kucnij trochę. Bo się schyl. O, w ten sposób się z takiego karabinu strzelało. Czyli lepsze ważnie taki karabin waży? O, ten koło 10 kilo waży. Ale patrz, zmieniłem baterię i już... Falski się zmieniłem. Miałem starą, od 4 lat. Miki, ktoś cię strzela! Jedź! A to się... I teraz dopiero możesz iść, walczyć. Odmówiłem właśnie. I miecz. Słuchaj, gdzieś co? Pokaż. Obywatelu, poruczniku, pozwólcie do nas. Dokumenty proszę. Towarzyszy. Nie ma pan dokumentów. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Ma pan. Życie jest potwornie dynamiczne. Koledzy powiedzieli nam, że to trzeba teraz wystąpić, powiedzieć, że się okropnie cieszymy. Po pierwsze to, że przyszliście. Po drugie to, że w ciągu tych 30 lat my wszyscy tu siedzący, no z wyjątkiem pań, bo panie to późniejszy rocznik, przyłożyliśmy rękę do tego, że pierwszy raz bezkrwawa rewolucja trwa i mamy wolną Polskę i niepodległą. I to 30 urodziny nasze są dlatego tak szczęśliwe i powinny być szczęśliwe dla nas wszystkich, bo kawałek osiągnęliśmy, kawałek drogi przed nami. Zostańmy wszyscy razem na koncercie zarówno Mazowsza, Lombardu, przedtem było Proforma, tam zabawy dla dzieci cały czas do godziny 22 będą się toczyć.